Dzień dobry, witajcie w środę. Zapraszam na karty dnia. Środa. Jak my się pokazujemy? Paść kielichów. Piękna energia w nas. Może to oznaczać, że dzisiaj zupełnie inaczej spojrzymy na jakąś sytuację albo kogoś obok nas. Może damy komuś szansę. Może ktoś tej szansy będzie potrzebował, a może ktoś nam da szansę dzisiaj. To jest ta karta, pomyślałam sobie na początku, kiedy ją zobaczyłam, oznacza również naiwność, tylko jakoś tak bardzo chciałam, żeby miała ona taki sens bardziej szlachetny. Ale muszę Wam powiedzieć o tym, żebyście zachowali tę naiwność dziecięcą, tę szlachetność dziecięcą, ale jednocześnie byli przebiegli, tak jak wszyscy ludzie, którzy dzisiaj się pojawią wokół Was. Bo tak właśnie to się pokazuje w tym układzie, tak? Na początku mówiłam o tym daniu szansy, ale jak widzę, co się dzieje, widzę tą siódemkę mieczy, która jest kartą kłamstwa, kartą złodziejstwa po prostu. Jak widzę tą trójkę mieczy, kartę zdrady, smutku, odrzucenia, nie tak to miało wyglądać. I no, król buław, to jest osoba, która tak się zachowuje, jakiś mężczyzna w naszym otoczeniu. Może to chodzi też o jakieś relacje romantyczne. No i tutaj taki gołąbeczek w postaci tego pazia kielichów. No nie dajcie się dzisiaj po prostu, tak? Zmieniam kompletnie koncepcję, no ale sami widzicie, jak mi się ten układ zaczął rozkładać. No i zobaczmy, w jakim kontekście kończymy ten dzień. Karta gwiazdy, uff. To znaczy, że uda Wam się przejść przez ten dzień w tej szlachetnej energii. Także pamiętajcie, żeby zachować właśnie tę dobroć dziecka, która się dzisiaj pokazała, ale jednocześnie gdzieś tam kątem oka obserwować, co się dzieje wokół Was. Dlatego, że nie podoba mi się ta energia, która się tutaj pokazała, tak? Te trzy karty wokół Was będą dzisiaj się zbierały po prostu takie hieny, albo jedna hiena. Uważajcie. A tutaj jest koniec dnia pokazany w pięknej karcie gwiazdy. To może być tak, że gdzieś spotkacie się w jakimś większym gronie znajomych, albo też będziecie oglądać, albo doświadczycie czyjegoś talentu, tak? To może być coś związanego nawet z tym, że obejrzycie coś po prostu na YouTubie, kogoś, kto ma jakiś talent. Bo karta gwiazdy to jest również karta talentu. Także tutaj trzymamy się tych dwóch pięknych kart, które się pokazały. Życzę Wam udanego dnia, trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa!